Witam na kanale Stół Sztabowy z przykładowej rozgrywki Slay the Spire, gry karcianki. Zagram ją solo, postacią już pewnie się niektórzy domyślają, jaką po tym boardzie tutaj. To będzie Ironclad, po polsku był tłumaczony w grze komputerowej jako pancernik. Na początku zróbmy setupik zgodnie tutaj z rulebookiem. Tu mamy listę komponentów, a tutaj mamy setup, więc szybko zrobimy. Już mamy te plansze położone, nasze maty i zaczniemy od charakteru naszego. No i rozstawiamy na początku planszę i figurkę. Energię ustawiamy na 3, blok na 0, życie na maksa, figurkę na którejś z tych polu. Mnie tutaj będzie lepiej, bo tu będę dawał swoich przeciwników. Następnie znajdujemy startek deck, to są szare karty, w jego przypadku jest to 10 kart. Tasujemy, kładziemy sobie z boku do draw pile'a. Następnie mamy złote karty, też trzeba przetasować, gdzieś sobie z boku położyć. I ich zwykłe lub niebieskie karty, czyli jakieś mocniejsze. To jest taki duży dek, też gdzieś z boku sobie położyć i przetasować i położyć. Następnie mamy tu swoje tokeny, ja mam je już poza kadrem. Trzymam sobie je tu w pobliżu. I teraz te wszystkie deki, czyli to jest przeciwników, ich kompanionów, elitarnych bossów, zagadki i z różnego rodzaju stany, te karty kładziemy na sobie w pobliżu na tej planszy. I polecam tych kompanionów nie tasować, zostawić sobie nawet odkrytych, bo ich po prostu będziemy brać, będą przechodzili z tymi potworami, będą przechodzić ich kompaniony. Jeszcze jest deck car, kurs, czyli klątwy i je tutaj też nie, znaczy to je tasujemy i na końcu sobie kładziemy i mamy gotowy tutaj ten część setupu zrobioną. Następnie mapę, tu ona jest dwustronna, dla aktu pierwszego można sobie wybrać, którą wersję gramy, można to losowo robić oczywiście, no i mamy takie tokeny, białe i szare, zakryć i losowo rozstawić na planszy. Można od razu swojego pionek, czyli bucik, zaczynamy tutaj, od pierwszego będzie starcia. No ale najpierw trzeba jeszcze wylosować bossa i tutaj trzeba rzucić kosteczką. I tu mamy w pierwszym akcie trzech bossów, a w każdym akcie po trzech bossów i tu rzucamy kostką, na który numerek nam wypadnie. Czwórka, no to mamy tego bossa, to będzie Hexa Ghost, z nim będziemy walczyć na sam koniec. No i teraz możemy jeszcze odkryć te żetoniki, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje, jaka będzie nasza ścieżka. Tak będzie nasza ścieżka wyglądała z strony wieży, z strony góry pierwszego bossa. Będziemy mogli sobie wybrać, którędy idziemy. Na razie zaczniemy tutaj. No i kolejnym krokiem będzie rozstawienie takiego, taki pomoc. Tu mamy z matą, tu jest sklep, się przyda. Więc sobie tutaj na razie to rozstawię tak, żeby było w zasięgu. I bossów, i naszych encountersów, które będziemy spotykać, będę tutaj dawał. I następnym krokiem to jest Neo Blessing. Tak jak zaczynacie grę komputerową, jeżeli wiecie, jeżeli nie, no to zaczynamy od czegoś takiego. Jedną sobie z kart losujemy i to będzie nasze startowe Blessing i trzeba wykonać po kolei te opcje. No i co my tu mamy? 3 złota mamy dostać, no to proszę, dostajemy 3 złota. Tu jest karta, czyli ciągniemy sobie 3 karty z naszego normalnego deku i wybieramy jedną z nich. Reszta nas podtali. No i tu mamy Rage'a, Arion Wave'a i Warcry'a. Chyba weźmiemy sobie Rage'a, to jest niebieska karta. Co ona nam da? Za każdy atak w ręku dostajemy tarczę, więc się nam przyda. No i te dwie karty sobie tutaj pod spód kładziemy do normalnego deku i tą sobie dokładamy do naszego deku. Będziemy to tasować za chwilę. Ale jeszcze mamy tu kolejne opcje. No i mamy tu jeszcze jedną z opcji. Remove card, gain 5 złota, czy dostać 5 złota, lub stracić 3 złota, to co tu mamy. Żeby zupgrade'ować dwie random karty i chyba to zrobimy właśnie za 3 złota. Tutaj zwróćcie uwagę, że karty są dwustronne. Mamy do gry dołączone koszulki. I możemy tutaj sobie, to jest upgrade'owana zielona, a zwykła jest szara, więc teraz możemy sobie wylosować,
dwie random karty i zrobić upgrade. No to teraz trzeba wylosować dwie random karty, dwie karty. Tu mamy maszynę losującą, pokaż które, albo weź tą i te dwie karty. Mamy do zupgrade'owania dwa strajki, czyli przekładamy ją na stronę zieloną i mamy, one już zadają nam dwa obrażenia, nie jedno. To jest nasz ten blessing od Newa. Teraz jako gramy solo, to dostajemy taki relikt, może tutaj go położę. Będziemy rzucać kostką, będziemy dostawali tarczę, tego możemy już odrzucić. No jako solo też dostajemy dodatkowy bonus 2 złote, to mamy te specjalne takie monetki, można używać też tekturowych. I teraz dochodzimy do naszego pierwszego encountersa, czyli do tego miejsca, gdzie będziemy walczyć z pierwszym jakąś tam bestią. Jako first encounter mamy cztery takie startowe deki i z nich wybieramy sobie jednego i z nim będziemy walczyć. I mamy pierwsze kultystę i z nim rozpoczynamy walkę. Tu jeszcze mamy do wyboru, mieliśmy slimy, jakiegoś worma i lusa. No i rozstawiliśmy go koło naszego postaci, będzie walczył, ma 9 życia. Nie ma żadnych kompanionów, więc nic tu nie dokładamy. No i przechodzimy do pierwszej walki. No i turę rozpoczynamy od dobrania swoich 5 kart. Mamy 11. Sobie tutaj rozstawię je, żebyście widzieli. I zaczniemy od tłumaczenia, jak to gramy. Mamy energię. Każda karta kosztuje po 1 w tej chwili, więc 3 karty możemy zagrać. A jego akcja, jaką będzie atakował, za 1 i wzmacniał się za 1. Więc żeby nie stracić życia, będziemy pewnie zagrywać defenda, ale najpierw trzeba rzucić kosteczką, bo może nam się relikt uaktywni. Rzucamy dwójka, czyli potrzebowaliśmy 4, 5 lub 6. Dwójka, nic tu nie ma, więc teraz zagrywamy karty, które mu tu będą zadawać obrażenia. I tak, ja wybieram sobie defenda za jedną energię, strajka za jedną energię i kolejnego zupgrade'owana strajka za drugą, za trzecią energię. Czyli zadaliśmy mu jeden blok, wzięliśmy sobie i zadaliśmy mu 4 obrażenia. No i te wszystkie karty zagrane i niezagrane idą do discarda. I teraz jego tura jest enemy tour. Zmieniamy mu, zmniejszamy, znaczy usuwamy blok, jeżeli by miał. Następnie robimy akcję, czyli on nam zadaje jedno obrażenie i się wzmacnia. Tak on dostaje token wzmocnienia, on powoduje to, że on w następnej turze będzie już bił za 2. I teraz uderzam je za 1, co wchodzi w tarczę, tarczę zmieniam na 0 i to jest koniec tury. Jak widzicie, to jest szybko i łatwe, przyjemne i przechodzimy do kolejnej tury. No jedziemy tu zgodnie z tym combat roundem, tutaj nie widać tego w kadrze, może przesunę trochę bliżej, o tak. Na początku resetujemy do 3 energii z powrotem. 0 bloku, ale już mieliśmy, dobieramy 5 kart, 2, 3, 4, 5, więc nam jedna zostaje. To jest nasza ręka. Rzucamy kostką. Szóstka, dostaliśmy jeden blok, czyli albo go zabijemy teraz, albo musimy mieć przynajmniej 2 bloku, bo nas uderzy za 2, więc się zastanowię teraz, jakie karty zagrać. No i tutaj tak, używam swojego tą kartę Rage'a, że dostaję tarczę za każdy atak w moim ręku, czyli mam, tu jest atak i tu jest atak, czyli 2. Dwie tarcze, czyli max już mam 3. To było za jedną energię. Teraz za 2 zrobię basha, czyli zadam mu 2 obrażenia, 1, 2 i tu mam, włączam mu tokenik, to jest osłabienia, czyli on za następny atak będzie miał podwójne obrażenie, jeżeli ja zadam, czyli za 1 jak zadam, to będą za 2, jeżeli coś za więcej, to będzie za więcej.
I to jest koniec mojej akcji. Karty wszystkie odrzucamy. Została mi jedna na deku, na ręce, więc będę sobie to przetasowywał. I teraz runda kultysty uderza za 1 plus 1, czyli za 2. Ja mam 3 bloku. Wchodzę na 1. I to jest wszystko, co on w tej chwili zrobi. Więc przechodzimy do kolejnej tury. Kolejna tura, znowu energię. Blok na 0. Rzut kostką. Trójka, czyli nic. Karty, czyli jedna ta plus 4 z tego deku. Raz. 2. No i mamy 5 kart. Wszystkie są ataki. Więc chyba go szybko zabijemy, żeby się nie męczył za bardzo. To jest za 1, czyli razy słabość, wrażliwość, czyli razy 2, czyli za 4 obrażenia. I kultysta pokonany. Pierwsza nasza zdobycz zrobiona. Pierwszy krok do wieży przeszliśmy, więc te karty sobie przeresetujemy. No i mamy na końcu, mamy rewardy. Mamy tu w górze za kultystę 1 złota i znowu z 3 kart będziemy wybierać sobie jedną kartę. No i następnie te 3 karty z deku ciągniemy. Złoto sobie już dodaliśmy. Płyt 4 pociągnąłem, momencik, tak, będą 3 i tutaj mamy takie do wyboru. Drugi w Queen Strike i Body Slam. No i teraz może przyjrzymy się bardziej. To nam da 3 ataku plus zamroczenie, ale to dla nas, weźmiemy taką kartę, którą nie możemy zagrać, i czyli zmniejsza nam rękę, no ale uderzymy za 3. Mamy jeszcze egzos, true gift, czyli nadaje tarczę, jeżeli mamy kartę egzostowaną w ręku, to by się z tym jakby kombowało lekko. I tu mamy, dajemy body slam, tyle obrażeń, ile nasza tarcza. Mamy tam kartę z tarczą, więc to by się nam z tą poprzednią kartą trochę kombowało, więc ten body slam weźmiemy. No i teraz te dwie karty, pamiętaj, ważne, żeby szły na spód. I tą do naszego deku. Tak już, tym sposobem już mamy 11, 12 kart już tu mamy. No i teraz trzeba wybrać ścieżkę, którędy idziemy. Trzeba się chwilę zastanowić i zaraz się też zastanowię i powiem wam, jaki mam plan na ten akt pierwszy. No i nasz plan jest taki, żeby przejść sobie tu zagadkami do obozowiska Skar. Próbujemy z elitarnym bossem zawalczyć, no i później pójdziemy którąś tą ścieżkę. Czyli plan jest na razie dojść tutaj i zobaczymy, jak nam pójdzie ta część. I się zastanowimy, więc idziemy na pierwszą zagadkę. No i mamy pierwszą zagadeczkę, patrzymy, co tu będziemy mieli. I tu mamy Bonfire Spirits. Grupa takich ognistych duszków i możemy, oferują nam remove the card, czyli z deku zrzucić kartę. Jeżeli jest uncommon, to jest, wyliczymy 3 życia. Rare, to jest full HP. Jeżeli a kursa, to stracilibyśmy życia. No chyba nic tu stąd nie będziemy. Dek nam się przyda, jaki mamy. Kursa nie zrzucimy, bo też nie mamy, więc nic nie robimy. Ignorujemy ich. No idziemy teraz kolejny krok, znowu znak zapytania, zobaczmy, coś mamy w tej komnacie. Upgrade Shrine, kapliczkę doupgrade'owana, możemy pomodlić się i zupgrade'ować jedną wybraną przez siebie kartę lub zupgrade'ować dwie losowe karty, Sacrifice i Luz 2 HP. Chyba to zrobimy, czyli stracę wieka, 2 życia. No i teraz potasuję. I przekażę maszynie losującym, że wyjęła mi dwie karty randomowe, które upgrade'ują, a te, które są upgrade'owane, chyba nie mogą być w tym, więc będziemy wtedy jeszcze raz losować.
tam. I zobaczmy, co to było. Więc strike zwykły i defense zostanie zupgradeowany. Czyli to zamieniamy na drugą stronę, na tą właśnie z zielonymi. Tak to będzie wyglądało. No i na strike bije teraz kolejny za dwa, a ten dwie tarcze nam daje i jeszcze może być do innego też gracza, że jeżeli gramy multi z kimś, to możemy kogoś osłaniać naszą kartą defenda. No i nasz deck tutaj rośnie, coraz lepszy jest. Kapliczkę sobie odrzucimy i tu mamy kolejny krok, jest na którymś, zobaczmy, na jakiejś potworze i mamy Sneaky Gremlin i on symulujemy 3 random Gremlinsy i jeżeli gramy solo, symulujemy 2. No czyli tak, znajdujemy, teraz tutaj trzeba Gremlinsów znaleźć sobie w tym naszym deku. Szukam. Sneaky Gremlins, jest Fat Gremlins. A mamy zrobić tylko random gremlins, czyli mogą być chyba oni obydwu różnego rodzaju ich. No i tak mamy tutaj różnego rodzaju gremliny, fat gremliny, sneaky gremliny, wizard gremliny, mad gremliny. Tu mamy te zaznaczone, że to są znaczki gremlinów. Więc trzeba to potasować i znowu wyciągnąć sobie, summonować 2 random gremlinsy. No dobra, weź tu maszynę losującą, wylosuj mi 2 gremlinsy, jeden i drugi i zobaczymy, co tu mamy. No, 2 fat gremliny nam się trafiły. No i mamy tak przeciwników, mamy, ten ma 2 życia, 3 życia, 3 życia, jest ich dużo, ale mają pomału życia. Dobry mamy z nich lód, złoto, potionka i karta. No to zaczynamy od reset naszych staców, ale wszystko jest zresetowane. Dobieramy 5 kart i rzucimy kostką. To już może szybko rzucę kosteczką. Jedynka, czyli nam nie wszedł żaden relikt. No i teraz 5 kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczmy, co my tu mamy. I mamy taki zestawik. No i trzeba się tu zastanowić. No i tak, 3 karty możemy zagrać. Mamy 2 strajki ulepszone, czyli jednym strajkiem ulepszonym zagrywam za jeden. Załatwiam tego, jego już nie ma. Drugim strajkiem ulepszonym za 2 obrażenia. No, dam jednego fatu goblina i zwykłym chyba strajkiem, tak, za 3 energię z tego goblina zabijam, więc mogę sobie go tam odłożyć. I mamy teraz taki zestawik, więc w jego turze on mnie atakuje za 1. To jest atak obszarowy, czyli wszyscy bohaterowie, którzy byliby tutaj, by dostali obrażenia, a tak to tylko ja. I nowa tura. No i robimy w kółko to samo, te karty idą na discarda, energię na 3. 5 dociągamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To dużo. To jest nasza ręka w tej chwili. Energii mamy na 3. No i musimy 3 obrażenia zrobić. No to mamy prosto strike, strike i jest zabite, więc tu na razie idzie prosto z tymi wszystkimi minionkami. Oni pojedyncze jakieś życia nam zadają i tyle. No i to jest skończone. Na koniec jeszcze nie mówiłem, mamy taki nasz relikt. Odzyskujemy po kombacie jedno życie, więc sobie zmieniamy na 8. No i teraz zobaczmy, jakie będziemy mieli luty. No jeszcze tego nie mówiłem, w setupie pominąłem. Mamy tu jeszcze, to są skarby, czyli to będą różnego rodzaju relikty. Też się trzeba przetasować i sobie umieścić tutaj. Tu jeszcze mamy właśnie te potionki, które mamy właśnie sobie dobrać. Tu mamy taki zestawik, to sobie wezmę już jedną potionkę. A tu mamy takie relikty z tych lepszych bossów.
Też sobie przetasowujemy i gdzieś tu trzymamy blisko przy deku. No i teraz zobaczmy, co to jest. Mamy podstawkę energii, czyli zyskujemy dwie energii w jednej turze. Wypijamy ją, wtedy zwiększamy CO2 i możemy zagrać tą więcej kart. Przyda tą się na pewno na bossa. Kolejnym jeszcze tutaj było trzy karty. Cztery. I tu mamy taki zestawik. Blood for the blood. Kostuje 1 HP i 4, czyli 1 życia byśmy zabierali, ale 4 obrażenia dajemy. Mamy tutaj taką, że dostajemy 2 bloku i 1 kartę. To się nam przyda nam poprzednimi kartami. Pamiętacie, że tam mamy kartę, która zadaje nam tyle obrażeń. Im zadaje tyle obrażeń, żeby ile mamy bloku. No i mamy Seeding Red, czyli dostajemy. To jest jeden skill na jednorazowy, na kombat, czyli dwa kolejne energii i ją tutaj wrzucamy na exhausta. Ja sobie wybiorę tego, Shraggy Toffy, tą kartę, a te dwie idą do podspód deka. No i tego gościa już mamy zrobionego, rewardy za niego wzięliśmy, pod spodem go, więc przechodzimy dalej. A jeszcze jedno złoto było tam, nie? Mamy tutaj jeszcze czwarte złoto. Przyda nam się może do merchanta. Ok, to teraz przejdziemy do następnego pomieszczenia. No i zgodnie z planem idziemy tutaj, później weźmiemy obozowisko. Więc tu kolejny jakiś minionek. I mamy Large Slime'a i mamy summonować Acid Slime at the start of the next round, czyli nie teraz. I on teraz będzie wykonywał, tu sobie kostką zaznaczymy czerwoną po kolei te wszystkie. Aha, on sumuje, to teraz nie dajemy summon, on tu w tym momencie summonuje. Więc on na początku bije, później summonuje do gościa, więc trzeba szybko go pokonać, zanim kogokolwiek summonuje. Ok, to kładziemy go sobie na planszę i przygotowujemy się do bitwy. Ok, no to co, bijemy się z nim. 9-8 życia mamy do zapicia. Pierwszą akcję bije wszystkich bohaterów po jednym życiu. A później bije 4 i nam da jeszcze tą kartę w drugiej turze. No to trzeba go mocno tutaj bić. 5 kart obieram. 4, 5. To jest nasza ręka. O, tu mamy małe combo. Dobrze. Tutaj się potionki nam nie mieszczą. Momencik tutaj. Wezmę złoto, tak. I teraz rzućmy kostką jeszcze, czy się uruchomi nam tarcza. Przydałaby się, no niestety nie mamy. No i teraz zastanowimy się, co gramy. Chyba jest to prosty wybór, bo zagramy sobie raid. Albo może, momencik, zastanowię się. Najpierw, bo jeszcze mamy tu dwa ataku. Jak tu zmaksymalizować nasz atak? No i najpierw zagram Strog it off. It off, tak? To są, daję dwa bloku. Jestem zabezpieczony przed jego atakiem i dwie kartę. I to jest tarcza, więc bloku nam więcej nie potrzeba. Więc zagram tą kartę. To jest za każdy atak. To jest dwie obrażenia i później to zagram chyba za to będzie 4 obrażenia. Nie, bo tu nie, tutaj to nie daje nam ataku, tylko daje nam blok, ten rage, więc to tego nie gramy, czyli zagram po prostu 3 obrażenia i tyle, te dwie karty za te dwie energii, które mi zostały. Więc to wszystko kasuję. 3 obrażenia, raz, dwa, trzy i więcej już tutaj nie zrobimy, więc jego tura, on bije mnie za jeden, czyli w blok, to przechodzi niżej, no i zaczynamy kolejną turę. No i teraz tak, resetujemy, czyli 3 energii, 0 bloku na nową turę, 5 kart, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz... No ta się, bo powinna przyjść wcześniej, to byłoby dobrze. Mamy sam atak, no nie dobrze, bo nam 4 obrażenia da.
I jeszcze rzućmy kostką. Szóstka, czyli szóstka można ability daje relik z innego reliku, tak byśmy mieli. Ale chyba też będzie można użyć tego reliku. Bo to też jest jakby reliktem, więc jedną tarczę sobie mamy. No i teraz zastanowię się, jak to zagrać. No i trzeba go szybko zabić, bo nam da 4 obrażenia, bo nie mamy żadnego bloku, więc jedziemy z atakiem. To jest 2 obrażenia. I słabość dostaje. Czyli słabość mamy tu, że kolejny następny nasz atak daje 2 obrażenia razy 2, czyli to jest za 4, czyli ginie i to powinniśmy zdjąć, bo to jest jednorazowe. No i to jest taki combo mamy z tym bash plus strike, to jest w sumie mamy 6 obrażeń. No i gościa zabiliśmy, zanim cokolwiek summonował, nie doszło do tego. No i teraz i wardsy mamy, czyli potionka, złoto i kartę. No to mamy potionkę, złoto, potionkę ciągnę kolejną. Cunning Potion, czyli to jest jeden treat each as separate atak z cost 0, czyli 3 ataki za 0, tak jakbyśmy shurikenami jakimiś rzucali. Limit potionek jest 3 na grę, więc mamy 2 potionki. Relików jest, można mieć ile się chce. No i tego pokonaliśmy. Jeszcze mi została karta jako reward, wzięcie. Mamy kliwa, czyli obszarówkę, daje 2 obrażenia wszystkim w linii. Tutaj by było, to też w sumie jest fajne. Tu mamy 3 obrażenia i to jest słabość, on będzie wtedy nasz min, ten jakiś potwór o 1 damage mniej, lub headbutt to jest o 1, 2, discard point, to jest dobre, bo kartę z discardu możemy na topie i wtedy zarządzać naszą ręką lepiej, no lepiej. No jedziemy headbutta tutaj, będziemy z główki ich walić. No i te karty idą pod spód. Oj, to żeby się nam nie pomieszało. I teraz chyba tutaj do naszego deku. Dek resetujemy. Przetasowujemy za chwileczkę. Tu resetujemy wszystko i na koniec kombatu odzyskujemy życie. Już mamy 9. No a tego możemy sobie schować za aktu pierwszego naszych bossów, bo idziemy tylko w tym odcinku pierwszy jeden akt. No i przechodzimy do ogniska. No i w ognisku możemy zrobić, tu mamy napisane, albo wyleczyć się 3 HP, no nie ma sensu, bo mamy prawie maksa, albo zupgrade'ować Smith, zrobić, zupgrade'ować jedną kartę, więc teraz ja sobie tu przejrzę ten deck i się zastanowię, co tu zmienimy, na co tu zupgrade'ujemy. No ja tu się mocno zastanawiałem nad kartą, którą zupgrade'ować, i chyba tą najnowszą, którą wziąłem, Headbutta, bo ona zupgrade'owana ma 3 obrażenia. Często będziemy na pewno ją używać, bo chcemy sobie tu zarządzać ręką na tym discardzie, więc warto ten jeden atak dawać. Więc Headbutta sobie zupgrade'owaliśmy. No i teraz jedziemy po skarb. Tylko właśnie zastanawiam się, czy tu, czy tu. No i chyba pójdziemy może na elitę, bo mamy maksa życia, w pośrodku zrobimy elitę, później się wychylujemy przed bossem, a on nam da jakiś dobry na pewno relikt. To teraz idziemy na skarb po prawej stronie i patrzymy, co tu jest. No i tu jesteśmy w Treasure Room, each player gains one relic, czyli bierzemy. I mamy Dolly Mirror, czyli na jedynce, jakby będziemy rzucać. Trigger die relic ability is owner gains the effect. Czyli sobie na jedynce, jak rzucimy inny relik, się będzie mogę triggerować. Czyli to jest podobne jak to. Będziemy mieli tylko dwójkę, trójka nam nie będzie triggerowała w tej chwili żadnego reliku. I okej, no to idziemy teraz do tego elitarnego bossa. No i teraz elitarnego
miniona, czy tam potwora, albo Bobby, Nibosa, to my mamy Sentries. Tylko tu mamy moment, bo tu jest upgrade'owany, muszę zmienić na tą wersję normalną, no bo tutaj jest taki poziom legacy, ja opowiem pod koniec odcinka, pod koniec serii o tym. Na razie powinno być tutaj zwykły Sentry. No i tutaj mamy tak, on summonuje Sentry A, B, A, B, etc. Until there is 3 enemies per player, czyli mamy jednego enemy, czyli jeszcze dwa Sentry A i B trzeba tutaj poznaleźć sobie w naszym deku i je tutaj przyzwać, czyli położyć je tu, mamy Sentry B, tutaj są 3 randomowe, 4 randomowe, 5 nawet mamy randomowych Sentry A. O. I z nich tu trzeba sobie wybrać po jednym Sentry i je summonować. Proszę, tutaj maszyna losująca, wybierz jedno. I jeszcze wybierz drugi. I mamy Sentry B i A. To zaraz je postawimy zgodnie. Tak. I to jest nasz zestawik. Dużo życia. 7, 7, 7 i 8. No i dobra, przetasujmy ten deck. Nie wiem, czy był tasowany. Zarzucamy. Resetujemy 3 many. Energii mamy. Tu jest energia, nie mana. Blok jest 0. No i nasze 5 kart. 1, 2, 3, 4, 5. Tu sobie jakoś to wezmę. Triggeruję, tak. O, skompaktuję. No i zobaczmy, jaki mamy. Mamy tam Body Slime'a. Rage'a, może będzie lepiej jakoś. I Headbata. Dobra, to teraz się muszę zastanowić. A i rzucić kostką jeszcze. Zobaczmy, co będą oni robić. Szóstka, czyli ja mam tak. Tarczę dostaję za mój relikt. I oni. Ten mnie bije, a ten będą mi dawać te karty. Czyli tylko za 3 mnie ktoś będzie bił. Dobra, no teraz myślę, co zrobić. Okej, no to teraz plan jest taki. Zagrywa na początku Rage'a, zaje jedną energię i on mi daje blok za każdy atak w ręku. Mam dwa ataki, więc dwa bloku. I to jest kosztowało mi jedną energię. Teraz zagram sobie na przykład Body Slama za jedynkę. Czyli mój atak jest równy mojej tarczy, czyli za 3. No i teraz kogo bić? To jest też pytanie, bo może być kolejnym skillem ktoś inny. Ale dobra, powiedzmy tego, co ma najmniej życia. Raz, dwa, trzy. Tak. I teraz ostatnią zagram za 3. Headbata, czyli daję 3 obrażenia. Pozostaje na jednym. I put card from discard pile, czyli którąś z tych, chyba zostawimy sobie Rage'a na top of the draw pile. O, i tak będziemy mieli dwa razy tą kartę. I to jest nasza zagrywka. No i teraz oni wykonują. Dostajemy tak na top draw pile'a jedną kartę. Teraz on bije nas za 3, czyli schodzi nam blok i ten nam daje kolejną kartę na top. I tutaj nie dałowałem koszulek, bo one są wchodzą zawsze na top, więc wiemy, że te dwie karty są unplayable, te stany, takie ogłuszenia czy zamroczenia. No i dalej wykonujemy energii, blok zerowany, bierzemy karty, no to wiedziemy, mamy te unplayable dwa. Rękę nam zmniejszył. Raz, dwa, trzy. Zwykłą rękę teraz mamy. Taką krótszą. Już widzicie, już trochę trudniej się gra z nimi. No i rzucimy jeszcze kostką. Dwójka, czyli wykonują dolną akcję. Niedobrze. My bloka nie dostajemy, bo jedynka nam tylko 1, 4, 5, 6. Dwójka nam nic nie pomogła. I tak, no te są unplayable. No dobra, to te są karty eterale, czyli one nam zejdą do egzosta na koniec, więc to już położę. I to będą na cały kombat, więc po kombacie one wrócą z powrotem do deka.
No i mamy tylko te trzy opcje, trzy many, więc dużo tutaj nie zrobimy, nie wykombinujemy. Jedną tarczę, drugą tarczę za każdy atak, czyli dwie tarcze. No i jedno obrażenie zabijam tego gościa, więc tego sentry nie ma. Już sobie go tu położę. I oni teraz mamy problem, bo biją nas za 5 w sumie. Mam dwie tarcze i tu raz, dwa, trzy, sześć życia, więc widać już jest trudniej. Trzeba mieć lepszą rękę albo lepiej grać niż ja, żeby ich pokonać. Ok. To teraz kolejna tura. No i tu lecimy, resetujemy. Już mam trzy życia, z poprzedniej tury sobie nie flipnąłem, bo ciągle zapominam o tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz będę bił ostro. Zobaczmy, jaki jeszcze oni będą skill brali. Szóstka, czyli oni mnie nie biją, będą mi tylko te karty dawać za szóstkę. Więc ja przechodzę do pełnego ataku. Zacznę bić tego chyba za 8 życia najpierw. Czyli tak, zaczynam od Basza za 2 w niego i daję mu ten stan. Tak. I teraz wrażliwości. I teraz zagram strajka, czyli to jest za razy 2, czyli za 4. Czyli tu było za 2 i teraz za 4, raz, 2, 3, 4. Zostało mu 2 życia. No i to jest wszystko, co zrobiłem w tej turze. No i teraz ich akcja po dwie karty na topie dostaje. I teraz mamy ten draw pile mniejszy, więc dwie karty już mi zabrali. No i ten żeton odrzucamy, bo to jest tylko jednorazowy. Położę go bliżej, bo często używam go. I teraz tak, tu mamy te cztery karty. I tutaj sobie trzeba dotasować jeszcze jedną, bo ciągniemy 5 kart. Czyli jakby nam zostały jakieś karty, jakiebyśmy skille, które dawały nam zostawianie kart, to byśmy mieli wtedy tą ręką większą. Bo są takie to nawet chyba relikty, które nam dają więcej kart. I to jest piąta. Zobaczmy. Te dwa egzausty nie zagramy, więc tu nic nie zrobimy. Mamy taką tylko prostą rękę. Resetujemy energię. Bloku mamy 0 i rzucimy kostką. Dwójka niedobrze, bo będą nas bić. I jeszcze ja nie dostaję żadnego reliktu, żadnej tarczy. Ok, no to jest proste. Tego zabijam za 2. No i te dwa strajki idą tego gościa. Raz, dwa. Ten zabity już. Dwa strajki poszły i to jest koniec. I on mnie uderza za 2. I mam 4 życia. No jak widzicie, już jest trudniej. Tu jak zginiemy, to już koniec po naszym labiryncie. Już wyżej nie pójdziemy. No i kolejna tura. No i tutaj jest chyba prosta rozgrywka. 5 życia mu zostało. Więc tutaj daję 2. A tak. I headbata za 3. 0. Już nawet tego drawla nie robię, bo nie ma sensu. Więc jego zabiliśmy. No sporo nam tu życia ukradli. Z 9 zeszliśmy do 4. Na koniec kombatu liczymy jedno życie. I tu mamy tak. 2 złota. Skarbik, relikt i karta. To jest nasz reward. Więc teraz jeszcze pokażemy sobie nasz relikt kolejny. I tu tam mamy Whetstone. Upgrade a starter, strike, and another attack, then discard. Can't be used in combat. To możemy sobie zaupgrade'ować nasz atak. No ja tu sobie odszukałem karty, które chcę zaupgrade'ować. Czyli jego odrzucę ten token na końcu, ten relikt. Czyli tak, upgrade starter strike, czyli zwykły startowy strike upgrade'ujemy. I another attack, czyli atak Body Slama. Te dwie karty sobie upgrade'ujemy i ten relik jest odrzucany. Czyli nasza ręka jest coraz mocniejsza. Bijemy już praktycznie większość strajków po 2. I ten jeszcze Body Slam za 0 jest w ogóle, jak nam się uda
zagrać, więc to dno discarda, to do deku. No i jeszcze nam zostały wyciągnąć karty. Ok, no teraz zobaczmy, co wybierzemy sobie z tych trzech kart. Mamy Queen Strike, Burning Pact i True Gift. True Gift, mamy to any plan, exhaust, discard your heart, ok. Queen Strike dwa razy pojedynczo bijemy, lub to mamy Burning Pact, exhaust one card z naszej karty. No to można wtedy egzaustować te na przykład karty, żeby sobie coś pociągnąć. A ten heksagon nasz nie daje nam jakiś taki kart, daje nam z odpalenia, więc może nad tym się zastanawiam. Chyba weźmiemy tego skilla, bo to będzie dobre na bossa. Taka tutaj chyba nasza strategia. No to to jest Burning Pact, idzie tutaj za jeden. Te karty też schodzą na koniec bitwy, nie zostają nam. No i przechodzimy do zagadki. No i zobaczmy teraz, jaka nas czeka kolejna zagadka. Wing Statue. Wyciągnąć kartę z deku, stracić dwa życia, no bez sensu, lub Gather Gold, no to nie, weźmiemy sobie te dwa złota, więc tu mam piąteczkę i sobie wyrozmienię, że oddam, mamy 5, 6, 7, 8, 9, czyli już do sklepu by można pójść po coś, jakieś zakupy, więc to odrzucamy i idziemy dalej. No i tu mamy problem, mam mało życia, chyba z elitą znowu nie chcemy walczyć, mam 5 życia, więc pójdziemy sobie na zwykłego, załatwimy. Później sklepik, bo mamy 9 zł akurat. Uzdrowimy się przed walką i będziemy finałową walkę za chwilę toczyć. No i zobaczmy, jaki jest mobek kolejny. Kultysta, no już z takim walczyliśmy, no ale teraz trochę wyżej, on jest mocniejszy chyba, bo on jeszcze idzie ze Spike Slime. No i mamy tu cztery wersje Spike Slime'ów, każdy ma różne skille, więc jedziemy do naszej maszyny losującej, proszę wybrać mi jednego tego, no i mamy tutaj taki Spike Slime, będzie z nami walczył. No i tak, resetujemy 3 energii, 0 bloku, 5 kart, nie wiem czy już tasowałem, to tasuję szybko, dużo tasowania tu jest, no jak to w karciankach, raz, dwa, 4, 5. Mamy tutaj Herbata, Strike i Defenda, różną rękę, no super. I teraz jeszcze rzucę kostką, zobaczmy jaki efekt. Dwójka, no nie lubię tych dwójek. To co zostawiam na bossa na razie, nie ruszam. No i teraz tu muszę pomyśleć, jak to rozegrać. I tutaj mamy plan, żeby zagrać trochę bezpiecznie, żeby nie stracić życia, żeby się uzdrowić jak najbardziej przed bossem, więc tak, dwie tarcze zagram, bo on będzie miał atakował za jeden, ten będzie miał atakował za jeden i tak, to jest mnie, daje mi, no on daje mi wtedy wrażliwość, tu jest jeszcze Act Last, czyli on na końcu bijecie, najpierw kultysta, później slime. No dobra, czyli tak robimy dwie tarcze za dwa. No i headbutt za trzy. No i musimy w discard pipe pójść copy of dropa, czyli tego defenda damy na górze sobie. I on jeszcze tu zostanie tak za trzy raz. A nie tego, będziemy kultystę bili. Raz, dwa, trzy. Chcemy go szybko ubić, żeby on się mocno nie wzmacniał. Bo później może nas boleć te ataki. Ok, no i teraz ich tura, czyli on się tak wzmacnia. Za jedno, dwa tarcze dostaliśmy, tak, tego nie zrobiłem i on teraz daje jedno. I ten uderzenie za drugie i mi daje tego wrażliwość. Ok, energia z powrotem na 3, blok mamy 0, mamy wrażliwość, wziąłem sobie. 5 kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest nasza ręka. U, nowe karty, dobrze.
I teraz jeszcze rzucimy kosteczką. Pamiętajmy, że teraz on nie bije za wrażliwość, czyli pierwszy atak idzie za 4. Dwójeczka, ech, te kurde. No i teraz muszę się zastanowić, jak tu się przed tym obronić. Okej, okay, no dobra, czyli oni nam mi zadają w tej chwili 4-5 obrażeń. No dobra, zagram tego. Są dwie tarcze z Ragitov. Energia, dwie tarcze i drały kart. Body Slam, to się nam tu zkombowało. No i teraz mam taki mój master plan. Mamy dwie jeszcze energii, czyli tak. Zagrywam to, dostaję tarczę za każdy atak na ręku, czyli mam jeden, drugi, czyli dwie tarcze. Zagram jeszcze defenda, się wtedy będę wybroniony. Mamy zero energii, no ale mamy też jeszcze kartę za zero zupgradowaną. I dostaję mam tyle ataku, tyle co tarczy, czyli 5 ataków i walę 5 kultystę. A, moment, moment, ten ma 5 życia, moment, to ja to mu wracam na 6, a tego mogę zwanshotować za 5 i on już nie będzie mnie, nie będzie atakował w ogóle i nie da mi tego już. No, to lepiej tego Spike Slime'a się pozbyć, tak, pięknie. To zrobione. No i on mnie uderza za 2, bo jest wzmocniony. Razy 2 za 4. Jeden blok mi zostaje. To schodzi. To jest to jednorazowe. To zostaje mu, więc on dostaje drugi żeton. Już mnie będzie w tej kolejce już bił za 3, więc dlatego ja to chciałem go jak najszybciej go zejść. No ale mam nadzieję, że się poradzimy sobie w następnej turze. No i znowu energia 3, blok reset 0, 5 kart. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest akurat 5. Dużo bloku, dużo ataku. Potrzebujemy 6 zaatakować. No to mamy proste. 2, 4, 6 i ginie. Trzymany. Pyk. I tutaj chyba nie ma co zrobić. Udało nam się pięknie wybronić. Nie było łatwo ze zwykłym. Widzicie, ten poziom trudności już rośnie. Na koniec sobie życzę od walki sobie zyskujemy i on daje nam jedno złoto. Potionkę. To jest nasza trzecia. Fire potion. No to fajnie. Mamy trzy potionki na bossa. Jest idealnie. I jeszcze teraz karty. No i dobieramy sobie te karty nasze. Raz, dwa, trzy. Budujemy rękę. Klify. Obrażenia dwa w linii, w rzędzie. No to już by się przydało na minionki mniejsze, ale my chcemy bossa pokonać, więc Perfect Strike chyba weźmiemy za dwa aż punkty niestety i trzy obrażenie plus jeden damage za każdy strike w ręku, który mamy z nazwą strike, to nasze podstawowe strajki. Więc tutaj teoretycznie byłoby więcej. Więc weźmiemy tego Perfect Strike'a sobie, te odrzucimy i to jest nasz reward za kultystę. Więc teraz będziemy odrzucimy go i idziemy do sklepu. No i teraz merchant, flip this board over. No odwrócimy tą sobie. Porządki zrobię tą kartę i tu mamy not for sale. Nasz dywanik i tu umieszczamy te rzeczy, które trzeba, będziemy mogli kupić. Więc idziemy raz, dwa, trzy. Tu jest cena za niego. Ten jest na sale'u za 6. I mamy trzy potionki. Prawdopodobnie potionek nie będziemy je kupować. Mamy jeszcze serwis remove card lub możemy sobie kupić kartę. Więc zaraz zobaczymy ile mamy złota i będziemy się zastanawiać. 5, 6, 7, 8, 9, 10 złota. No i teraz trzeba się zastanowić co robimy. No jeszcze możemy kupić karty w merchancie. Tutaj jest reveal cards. Czy cards i one kosztują szara za 2, 3 za złota niebieskie i za 6 mamy. Może tu sobie położę, żebyśmy widzieli wszyscy. Zaraz tu porządek muszę zrobić. I te karty możemy kupić.
Czyli ta za 3, te są za 2. No i teraz muszę tu chwilę podumać, więc za chwilę się zobaczymy po moim dumaniu. Okej, no i tu dumałem tak. Kupię sobie Ninja Scroll. Po prostu once per combat dwa obrażenia daje. Cost 0, to jest taki atak za 0. To już mi rośnie ta moja ilość tych reliktów i potionek nie kupuję, bo już mam maksa, one się przydadzą na bossa. Nie wydaję złota, czyli za 6 wydałem za ninja scrolla i kupię chyba sobie Warcry'a. To jest darmowa karta za 0. Dodatkowe karty będę dociągał. Skoro już mam duży deck, to trzeba trochę go nim robić. I to jest za 2 złota szara karta. No i 2 nam zostało na następny sklep, jeżeli dojdziemy, jeżeli przeżyjemy te karty pod spód, to też jest ważne, że one nie wchodzą. Teraz nam. No i przechodzimy do Campfire'a. I tutaj co? Tu będziemy się leczyć tylko przed bossem. Tu już trzeba odwrócić to wszystko. Zaraz porządki zrobię. To sobie odrzucamy. To rzucamy. No i tu mamy Campfire, heal 3 życia, raz, dwa, trzy. No i jesteśmy gotowi do walki z bossem. No i zobaczmy, jaki będzie bossik. Już tu wiedzieliśmy, Hexa Ghost. Tak, kosteczkę czerwoną trzeba narzucić. No i on ma dla jednego gracza 36 życia, więc tu mamy też taki licznik życia lepszy. Żebyś, bo tutaj 36. Dobrze, że nie gramy na 4, bo bym miał 150. Tak się skaluje ta gra na paru graczy. No i teraz zastanówmy się, co tu, jak tu z nim powalczyć. No i co, spójrzmy, co on będzie robił. On bije, bije, dodaje nam jeszcze ten ogień. Czyli ogień na końcu tury, jeden damage, czyli bije, 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 bije i się wzmacnia. Tutaj tarczę jeszcze daje, więc trzeba go szybciej ubić, zanim on nas ubije. No, taka strategia. Okej, no to co? Resetujemy, zaczynamy tego Encountersa, zmagania z nim. Chyba będziemy zaraz pili to wszystko, żeby to kombować, ale zobaczymy. No to tak, 3 energii i 5 kart. Jeszcze potasuję. Dobra, no mam nadzieję, że coś dobrego nam się trafi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest nasz deck. I mamy 36 do zabicia. Będziemy bili go ostro. Już tu patrzę, co tu zrobić. Okej, no to tak, jeszcze rzucimy kostką. No niestety, co ja z tą dwójką ciągle rzucam. Okej, dobra, jedziemy tak. Basha używam. Nie. Rage'a na początku. Chcemy mieć sobie tarczy trochę. Za każdy atak, czyli mamy trzy tarczy. Jedna energia. Tarczy. Teraz daję mu za dwie energii Basha, czyli dwa obrażenia. I jemu to włączam. To wrażliwość. Teraz mamy zero energii, więc biję potkę. Ją dostaję dwie energii. Odrzucamy. I teraz uderzę zwykłym strajkiem za jeden. Energii, czyli 2 plus 2 to jest 4. Już mamy 30. Została jedna energia, to chwila, zastanowię się. Nie, chyba strajka walnę, tak? Tu nie ma co. Za kolejne 2, czyli 28. Kolejną płatkę, 4 obrażenia. I jeszcze tony, Cunning Potion, czyli są 3 ataki za 0. No to jedziemy 3 obrażenia, kolejne, raz, dwa, trzy, już ma 21. Kolejna potka wypita, no i mamy jeszcze relikt. Relikt, Transfer Comba, dwa obrażenia, to sobie odwrócę, że go zużyłem. Raz, dwa i jest 19, no w pierwszym tutaj dużo żeśmy zużyli ataku. Ten strajk kolejny mnie 0 kosztował, więc to jest wszystko, co zrobiliśmy.
Trzy tarcze mamy, no i teraz on, jedno obrażenie wchodzi w tarczę i dostajemy tą kartę i put ją discard pile, unplayable, czyli ona wchodzi tutaj, nie można zagrywać jej i za każdą taką kartę w ręku na koniec tury dostajemy damage. Więc on będzie, ten ogień nam będzie nas bolał później. No i przesuwamy na dwójkę i tutaj zaczynamy nową turę. No jeszcze to zapomniałem oczywiście odrzucić i to jest i za ten damage, który tam cztery obrażenia dostał wtedy. No i co, jedziemy pięcioma kartami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, mamy perfect strike'a. Rzucamy jeszcze kosteczką. Oczywiście ilość dwójek w tej grze przekracza całą średnią możliwą. No i teraz mamy 3 energii, 0 bloku. No i patrzymy, co tu, co on będzie robił. On daje dwa obrażenia i dwa obrażenia i taką kartę, czyli w sumie 4 obrażenia. Ok, no to to jedziemy z tym Shragitov. Za energię dostajemy dwie tarcze i draw the card. Zwykły strike. No dobra, chyba damy defenda, czyli kolejne dwie tarcze. Mamy 4, czyli jesteśmy obronieni. I teraz coś najlepszego stąd. Perfect Strike'a nie zagramy, bo kosztuje 2. Headbata tylko zagramy za 3 i coś sobie położymy na disco pile'u. Teraz zastanawiam się, czy Shragitov'a. Czy tarcze? Nie, w następnym będzie on bił nas. To coś może do bicia. Znaczy, on następny nie będzie nas bił. Może weźmy sobie strajka tego ulepszonego. Albo basza. Może strajka, bo tam nie wiem, czy zostało nam coś dużego. Tak, zrobimy. Strajka i tak. No i to jest za kolejny punkt. I teraz on uderza nas za 4, dwa razy po 2. 4 i dostajemy taką kartę jedną. I to jest wszystko, co zrobiliśmy. A, no i jeszcze 3 obrażenia za tego headbata. Raz, dwa, trzy, oczywiście, po to tu jesteśmy, żeby go bić. Raz, dwa, trzy, dobrze. Już zapomniałem udawać obrażenia. No i jedziemy znowu. 5 kart, rzut kostką. 5 jest. Strike. No, mówię, że mało strajków jest, a tu jest. Ale mamy za to lepsze strajki. 2. Warcry'a mamy. No i rzuć kostką. 5. No dobrze, jakaś tarcza jedna jest. Teraz tu mi się nie przyda. 3 energii. No i teraz tutaj jeszcze zmieniamy. Teraz jego skill będzie nam tylko dawał obrażenia z ognia, więc tarczy nie musimy brać, tylko pełen atak. No i patrzę, ten Warcry to jest, że put kartę z mojego stosu na drawpa, czyli on jakby kartę, będziemy wiedzieć, że ta karta na następnej turze zadziała, więc na razie tutaj nie mam nic takiego, co bym chciał zostawić sobie na następną turę, więc tego nie zagram, więc po prostu raz, dwa, trzy ataki, w sumie za 2, 3, za 5 i tyle, to będzie mojej akcji, czyli zostanie mu 2, 3, 4, 5, 11 życia do wybicia, żeby go pokonać. No już jesteśmy w 1/3 drogi, a nam jeszcze nie zadał żadnego obrażenia. No jest dobrze, no ale on tu się będzie wzmacniał. I teraz tak, jego akcja, dwie takie karty. No ten dek nam rośnie ostro z tymi kartami. I jego akcja kolejna będzie uderzenie za 3 i 5 tarczy sobie włączy. No i co tu mamy? Dwie karty tylko, nie przeglądamy. I jeszcze trzeba dobrać 3. No mam nadzieję, że nam się 3 nie trafią oparzenia. Oj, 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 oparzenie mi uciekło. Już tutaj przetasuję szybko. Dobra, no i teraz do tego zestawu. Jeszcze 3. Raz. 2, 3. No to mamy nieźle. My dostaniemy 2 oparzenia na pewno. No i tak. Jedziemy na pewno ze Shragitov'em. Zresetujemy 3, 0. Jeszcze rzut kostką.
Że tarcza? Jest tarcza, dobrze. Dwójek przestałem rzucać, dobrze. Zagrywam za jedynkę. Dwie tarcze i kartę. No, ze super kartę dobrałem. No to chyba tu nie ma innego możliwości. Zagramy to i to, a tu trzy obrażenia dostaniemy. Więc tu nie mam żadnej możliwości innego, czyli zagrywam to za energię, za kolejną tarczę, za cztery biję go. Raz. Dwa, trzy, cztery, siedem życia zostało mi. I teraz dostaję jeden damage, dwa, trzy damage'u. Raz, dwa, trzy, jedna tarcza mi została i to jest, wracają mi tutaj, niestety. I teraz bosik bije tak, on sobie włącza pięć tarcz. To są te rzutniki z tarczami, a tu jest. Mamy piątkę. Więc w następnej turze będzie go ciężko usiec. No i trzy obrażenia, czyli raz i dwa mi wchodzi w siedem życia mam. I to jest koniec tej akcji jego. No i kolejna akcja będzie nam tylko bił za dwa i jedno oparzenie. No i tak, kolejna akcja, pięć kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy tutaj sześć damage'u, możemy mu wbić. Plus 100 to jest chyba po nim. Rzucę jeszcze kostką, żeby było. 4, dobrze, bloczek, 3 energii, chyba będziemy grać raz, 2, 3 i to jest tyle, bo 7 obrażeń. A nie, bo jeszcze ma tarczę, moment. To chyba trzeba grać tą tarczę na pewno. Jedyneczka, za każdy atak. Raz, 2, 3, 4 tarczy. I mamy 5, jesteśmy mocno wymaksowani starczą. No i zostały nam dwa. Zagram to i chyba tego Rage'a z powrotem wrócę sobie na topa. W razie czego. Chociaż lepsza byłaby jakaś akcja do bicia, żeby go już ubić. No dobra, zobaczmy. Najpierw zagram tak. To za jeden, dwa obrażenia. Czyli to jest trzy. Tarcze już tam znajduję. W zasadzie zagranie tego to zniweluje mu tarczę, która i tak by mu spadła, więc to jest taka akcja trochę dziwna. No ale tu nic nie mam do zrobienia, więc zagrywam to. Niwelujemy tarczę. I teraz się zastanowię, co Discard, żeby dać mu na draw pile. No i z tego deku ja sobie wybrałem Shragitofa, żeby ją położyć na wierzchu. Dwie tarcze nam się przydadzą na pewno przed atakiem, bo tu będzie nas bił za 6 w sumie. Tak, teraz poczekaj, momencik, jeszcze teraz. On bije teraz nas za 2. Dostajemy kolejną poparzenie. I to spada na następną akcję, nam się resetuje. No i teraz jest w porządku i możemy ciągnąć sobie. Uj. Siedem było, zaraz muszę spojrzeć. I dociągam 7 kart. 5 kart. 5. No, mamy to wszystko tu gotowe. No i teraz się zastanawiamy, co tu grać. No i tu chyba damy radę go załatwić, bo mamy 3, perfect strike za 2, za każdy strike, który mamy na ręce, czyli 2, czyli to jest za 3, 4, 5. Dwa obrażenia mu zostają, no i 2 ulepszonym strajkiem, pyk i boss pokonany, gratulacje, udało się. I tu sobie porządkujemy. Mamy nasz deck pięknie zbudowany już. Jeszcze nie perfekt, ale już coś działa. I teraz i wardsy za naszego bosika. Co my tu mamy? Mamy 3 złota. 2, 3, czyli mamy 5. I mamy taki teraz symbolik. Więc tu bierzemy sobie dwie karty.
Trzy karty, przepraszam, za pokonanie elity i odkrywamy i sobie jedną z nich wybierzemy. Co my tu mamy? Muszę się zastanowić. Kurset Ki, Tiny House i Enchidrion. No i z tych artefaktów myślałem tak, bo domek dostajemy taki zestaw jak po pokonaniu zwykłego minionka, zwykłego bestię, tylko że upgradujemy jeszcze kartę. Tu możemy złotą kartę zamiast trzech, żeby sobie dostać i wybrać jakąś super złotą kartę. I tutaj mamy czwartą energię. Chyba pójdę z czwartą energię, bo to jest bardzo mocne. Więc to sobie odrzucę, zostawiam tego. Tego odwracamy, bo nam wraca ten relikt. No ale tu dostajemy dwie jeszcze cures'y, czyli mamy tutaj zestaw naszych cures, dodatkowych kart. Będziemy próbowali je w następnym etapie u handlarza na przykład odrzucić lub przez jakieś zagadki. No i mamy tutaj dwie nasze kursy, jakie mamy Regreta i Dekaja. Czyli mamy takie dwie karty. Muszę zobaczyć, co znaczy Retain, bo już zapomniałem. No i tak, mamy Regreta, który tak on playable nie można zagrać i Retain, czyli zostaje nam tutaj na moim play area. Ale i tak dobieramy 5. To nie jest takie, nie jest mocny ten kurs. I tu jest też do niezagrywania, nie możemy zagrać i end of tour. Dostajemy po prostu jeden damage. Oczywiście po bossie leczymy się na maksa, jeżeli chodzi o damage. No i tak, to są nasze cures'y, które będą w naszym deku. No niestety, cures'ki był dla nas przeklęty mocno. Dobrze, i teraz jeszcze mamy złote karty do wyboru. I to mamy nasz zestaw złotych kart. Też bierzemy z trzech, sobie musimy coś wybrać. No i tutaj się zastanowię, co tu do naszego deku dobrać, co by nam najlepiej pasowało. No i to jest nasza kolekcja tych kart. I tak, Exium to karty, które poszły na Exhausta, wracają na ręku. No to jest dobre, jakbyśmy mieli takie karty, więc na razie nie mamy, więc tego nie wchodzę w to. Exhaust your hand, czyli całą rękę i deal jeden za każdy kart egzystowany this way. No jeszcze to można by się tak zastanawiać, że jakbym miał te kursy, żeby je zeustautować na sam kombat. Ale chyba pójdę w double taba, bo tu mój atak robi atak no w ogóle w tej turze. Następny atak jest za dwa. Czyli jak mamy tam, mieliśmy po dwa, zwykły strike to gdyby cztery dawał lub ten jakiś lepszy, który tam trzy lub cztery to za osiem. No to byłoby dla nas lepsze, więc ta złota karta, bierzemy ją te pod spód. I to jest nasze koniec rewardów. No i też koniec pierwszego aktu. No i kończymy ten akcik. Przeszliśmy tego bosika. Teraz trzeba zrobić setupik na drugi akt, czyli już druga plansza taka. Inni bossowie, inni miniony, inne summonery, inne zagadki, więc ta gra jest mocno regrywalna, jak widzicie. Zaś będzie inny układ tego pięcia się do strony wieży. Inne też karty będziemy dostawać, znowu będziemy budować swój deck. No teraz już trzeba się zastanowić, czy mocno go budować, żeby on nie urósł, nie spukł za bardzo. No takie zagadki, takie zagwozdki będą na nasz następny akt. No to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się to wszystko gra, że to jest w miarę dla Was przejrzyste. Ja jestem zadowolony z tej gry. Na pewno, jeżeli macie gdzieś możliwość ją zakupić jeszcze albo na rynku wtórnym, albo na jakichś late pledge'ach, to na pewno polecam Wam, bo jest to dość w sumie fajna karcianka. Nawet solo dobrze się gra. Multiplayer nawet mi się wydaje, że lepiej gra się niż solo. Ok, to dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za komentarze. Dzięki za subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć i czołem.